Szczęść może wszystkim witam Was mateczek na vlogu o bibliotece Qt, sterownikach PLC oraz programowaniu w C. Witam na wstępie do, do planowanego kursu, tutoriala. Celem tego tutoriala będzie napisanie programu sterownika PLC na krótką linię transportową. Linia transportowa ta składa się z pierwszego taśmociągu, na którym jest sensor wizyjny, którego zadaniem jest rozpoznanie numeru paczki. Następnie paczka, następnie kod pojedynczego taśmociągu. Kolejnym elementem jest trawers winda, którego zadaniem jest sortowanie, w zależności od otrzymanego kodu, na stronę prawą zielone paczki prosto, paczki niebieskie. Kurs mój będzie miał, będzie, będzie podzielony na bodajże trzy części, w zależności od tego, jak uda mi się to zmontować. W pierwszej części przedstawię kod pojedynczego funkcji FB pojedynczego transportu i, połą i, i, połączę, i połączenia między poszczególnymi blokami tego transportu. W części drugiej będzie kod windy, i w części trzeciej e, jest dodanie do wszystkich tych e, kodu wymiany danych, czyli. Przemieszczania się kodu paczki po systemie transportowym. Odpalam jeszcze raz symulację. Jedzie paczka niebieska. Tutaj teraz klikam, to wyłączam te czerwone strzałki, które powodują usuwanie elementu z systemu transportowego, czyli element tam, gdy dojedzie, będzie stał w miejscu. Teraz mm, chciałbym przedstawić taką sytuację, że gdy w momencie trwania cyklu zabieram element z windy. Usuwam element ręcznie z windy, wówczas Winda jest w cyklu wjazdowym, nie ukończyła prawidłowo swojego cyklu, jednak ma tak zwany timeout, czyli po pewnym czasie Winda się resetuje do Hołma i wpuszcza kolejną paczkę. Podobnie podczas wyjazdu również zabrana paczka powoduje, że trwa cykl wyjazdowy. Jeżeli ten cykl wyjazdowy nie kończy się w ustalonym terminie, Winda się resetuje i ponownie wraca do systemu zerowego Hołma. I jeszcze raz sytuacja powiedzmy awaryjna, ewentualnie zabranie elementu. Po czasie określonym powiedzmy 5 sekund, winda się resetuje i znowu wpuszcza paczkę. Tak samo sytuacja ma się na systemie rolek. Również jeżeli cykl gwiazdowy nie ukończy się prawidłowo w określonym czasie, rolka cyk gwiazdowy rolek się kasuje. Na dziś to już wszystko. Zapraszam wszystkich do oglądania kolejnych części tutoriala. Do usłyszenia. Szczęść Boże. Pa.